pierwszy, który tamtędy przejedzie, rozpierdzieli się w drobny mak, zablokuje tą drogę i zablokuje całą ruską kolumnę pancerną na dłużej niż polska armia, z całym szacunkiem dla polskiej armii. Ale to syf! Cześć, wydarzyło się ostatnio bardzo dużo, więc szybciutko lecimy z tematami, żebyście byli na bieżąco. Po pierwsze, przegłosowano zmiany w prawie o ruchu drogowym, te, o których mówiłem niedawno, dotyczące odstępstw od warunków technicznych pojazdu. Czyli tak jak zapowiadałem, jeżeli ktoś potrzebuje takie odstępstwo, to już nie wystarczy opłata skarbowa 10 zł, teraz trzeba będzie zapłacić 400 zł i udać się z tym wszystkim do TEDetu. To jest raz. Dwa, dokładnie w środę, czyli 20 października, debatowała sejmowa podkomisja, która zajmuje się sprawami tych proponowanych zmian w prawie o ruchu drogowym, czyli chodzi o te wyższe mandaty głównie. Wyobraźcie sobie na przykład taką sytuację, że jesteście pracownikami firmy, która podłącza czy wykonuje instalacje gazowe w domach. Przychodzicie o 8 rano do roboty i w tym momencie dzwoni do was szef z informacją, że architekt czy gość, który projektował tą instalację, zadzwonił przed chwilą i wprowadził do niej 25 poprawek, bo znalazł tam 25 dziur. Na chłopski rozum każdy normalny poprosiłby o tą nową dokumentację i jakąś chwilę, żeby się z nią zapoznać, natomiast nie posłowie, bo posiedzenie tej komisji zaczęło się od tego, że PiS, czyli de facto autorzy tego projektu, zgłosili 25 poprawek. Na to pan poseł Dobromir Sośnierz zgłosił wniosek o przełożenie tego posiedzenia, ewentualnie jego odroczenie, żeby wszyscy, którzy tam byli, mieli możliwość się z nimi zapoznać. Ja przypominam, że my mówimy o prawie o ruchu drogowym, czyli ustawie, która w Polsce dotyka co najmniej 30 milionów aktywnych kierowców. Oczywiście zostało to odrzucone, no bo przecież chodzi tylko o to, żeby spowolnić nad nią pracę. No i zaczęto debatę. Słowo debata to jest w ogóle śmiech na sali, bo chcę, żeby to mocno wybrzmiało, ale strona społeczna, czyli ludzie, którzy przyszli tam bronić waszych interesów i pieniędzy, nie została dopuszczona do głosu w sposób swobodny, to znaczy nie było swobody wypowiedzi, więc nie można było skierować dyskusji na te tory, na które chcielibyście zwrócić uwagę, a jedynie, uwaga, tu jest hit, odnieść się do tych 25 proponowanych poprawek, które otrzymaliście wchodząc na salę. Także kochane dzieci, jeżeli rodzice wam mówią, że trzeba się pilnie uczyć, przygotowywać do zajęć i od tego zależy wasz sukces w życiu, to możecie im teraz powiedzieć, że Moto Prawda powiedział, że to gówno prawda, bo taki poseł przychodzi debatować o prawie o ruchu drogowym, dostając na wejściu 25 punktów, z którymi nie zdążył się w żaden sposób zapoznać i potem przez 3 godzinki sobie między sobą panowie posłowie i panie posłanki oczywiście te zmiany omawiają, nie wiedząc w zasadzie w ogóle o co chodzi. Natomiast żeby nie było, że ja tylko marudzę, są dwie dobre wiadomości. Pierwsza jest taka, że te nowe przepisy najprawdopodobniej będą troszeczkę odsunięte w czasie. Otóż nie wejdą w życie 1 grudnia, tylko 1 stycznia. A druga lepsza wiadomość jest taka, że za przekroczenie prędkości o ponad 30 na godzinę nie zapłacimy od razu 1500 zł, tak jak to było planowane, tylko ten mandat ma wynosić 800, przy czym te kolejne progi tam za 40 i 50 km na godzinę poznamy dopiero, gdy się pojawi taryfikator nowy, a nowy taryfikator opracowuje Rada Ministrów, więc trochę sobie na niego poczekamy. W ogóle w momencie, gdy oglądacie ten materiał, to najprawdopodobniej debatuje właśnie Sejmowa Komisja Infrastruktury, a to oznacza, że gdy te debaty się zakończą, pozostaje tylko trzecie czytanie w Sejmie, no i głosowanie, a potem projekt leci do Senatu i miejmy nadzieję, że tam znajdzie się chociaż jeden odważny, który powie, co o nim myśli. Przypominam, że w Polsce wciąż zarabiamy w złotówkach, a nie w euro. No i ta średnia krajowa wygląda zdecydowanie inaczej niż w Sejmie. A w ogóle dzisiejszy odcinek sponsoruje firma Leti Shops, czyli taki pośrednik, który ma umowy z wieloma sklepami internetowymi i oferuje tak zwany cashback, czyli jeżeli wejdziecie sobie do danego sklepu internetowego właśnie przez Leti Shops,
to otrzymacie zwrot części kosztów zakupu. Bardzo chciałem, żeby ten odcinek pojawił się jeszcze przed 1 listopada, bo wiem, że wielu z Was przymierza się do zakupu na przykład nowych opon, ale T-Shops ma całkiem fajne umowy dotyczące cashbacku, na przykład z Allegro i kilkoma innymi sklepami, w których można kupić części motoryzacyjne. Także jeżeli ktoś kupuje dużo, niekoniecznie części samochodowych, bo tam są też marki modowe, sklepy z RTV, AGD i tak dalej, to w perspektywie kilku miesięcy zarobić można ładnych parę stówek. Mam dla Was newsa z kategorii przyjeżdża Białorusin do Polski, a tu też Uganda. O sprawie dowiedziałem się dzięki serwisowi 40ton.net i profilowi YouTube'owemu, który nazywa się Agrosaf Rug. Chodzi o kierowcę tira z Białorusi, który przyjechał sobie z towarem do Polski i spędził 2 pełne doby zakopany po osie w lesie. Nieraz są takie newsy, że ktoś tam zaufał nawigacji, w efekcie jakiś idiota pojechał po schodach, jakiś inny wjechał do jeziora. No i można powiedzieć, że tutaj było tak samo, gdyby nie to, że nawigacja wcale się nie pomyliła, bo pan, który prowadził to auto, zdecydował się pojechać, uwaga, nie żartuję, drogą powiatową. Tak, to co tutaj widzicie, to jest polska droga powiatowa pod, jeżeli mnie pamięć nie myli, Nidzicą, którą właśnie pan Białorusin sobie pojechał zgodnie ze wskazaniami nawigacji, za co oczywiście kierowcę winić nie można. No pech chciał, że po kilku kilometrach asfaltu w środku lasu asfalt się urwał, no i całość wyglądała jak widać. Tu w ogóle trzeba powiedzieć, że ten kierowca miał sporo szczęścia, że ktokolwiek go na tej drodze znalazł, bo przecież to jest droga powiatowa, więc rano znalazły go tam 2 grzybiarki, rozumiecie? 2 kobiety wybrały się na grzyby drogą powiatową i znalazły w środku lasu białoruskiego tira zakopanego po osie. To zdarzenie to jest piękne podsumowanie stanu polskiej infrastruktury drogowej, bo jak pisze 40ton.net, to wszyscy miejscowi wiedzą oczywiście, że ta droga to jest lipa i nikt tamtędy nie jeździ. No ale raz na jakiś czas trafi się ktoś, kto miejscowym nie jest i wtedy zakopuje się właśnie po osie. I tak sobie myślę, ile jest w Polsce takich miejsc, które śmiało można nazwać właśnie pułapkami na kierowców, o których wszyscy miejscowi wiedzą, no ale jak przyjedzie ktoś z zewnątrz, to ma przerąbane. I tak na przykład z perspektywy gościa, który mieszka koło Legnicy, w Legnicy mamy coś takiego, co się nazywa plastikowe rondo, bo jest wykonane z takiego materiału, że wystarczy na niego chuchnąć i bokiem poleci tam nawet fura z węglem ciągnięta przez konia. Autentycznie delikatny deszczyk, mrzawka i wszyscy tam jadą bokiem, więc jak ktoś wie, no to miejscowi jadą tam wolno, no ale jak ktoś nie wie i wjedzie na takie rondo w deszczu 50 na godzinę, to zdecydowanie się zdziwi. Tutaj od razu przypomina mi się kolejny cud techniki polskiej inżynierii drogowej, otóż łącznik słynny też już, który łączy autostradę A4 z drogą S3, też tutaj w okolicach Legnicy, bo zjeżdżacie sobie z autostradki, gdzie macie teoretycznie nawet 140 na godzinę, w praktyce to tam mniej, no bo to nigdy nie było autostradą, co najwyżej stało obok, no ale jednak zjeżdżacie z autostrady takim pięknym, szerokim łukiem w prawo, który po początkowym, łagodnym przebiegu, potem robi tak i w tym miejscu stoi 40 na godzinę, więc powiem Wam, że mi kiedyś ktoś zabierze prawo jazdy, bo jestem takim trochę Robin Hoodem i jak widzę kogoś na numerach nietutejszych, a jadę akurat tamtędy, to staram się jak głupek za wszelką cenę wyprzedzić gościa, żeby go tylko schamować przed tym zjazdem, no bo wiem, że jeżeli nigdy wcześniej tędy nie jechał, to absolutnie zabrudzi sobie na brązowo fotel, jak zacznie wjeżdżać w ten łuk i nagle w połowie droga zacznie mu uciekać spod kół. Tak w ogóle, jeżeli mówimy o polskiej infrastrukturze drogowej, to na przykład w Koszalinie odwaliło się ostatnio coś takiego. Słowo odwaliło jest jak najbardziej na miejscu, bo po prostu kierowcy jechali sobie drogą, ludzie sobie szli chodnikiem i nagle na tą drogę zawalił się rozbierany właśnie wiadukt. Cudem nikomu nic się nie stało, ale parę osób odpowiedzialnych za ruch w tym mieście, mimo nadchodzącej zimy, na pewno ma w tej chwili ciepło. Tak sobie myślę, że ta właśnie nasza piękna, wspaniała droga spod Nidzicy
to jest dobry patent na to, jak rozwiązać ten cholerny kryzys na białoruskiej granicy, bo wiadomo, że nam tam prezydent Łukaszenka podrzuca tymi swoimi żołnierzykami tych turystów i mamy tam teraz wybudować za jakieś grube miliardy jakiś mur, a to jest zupełnie niepotrzebne, tam nie trzeba stawiać muru, tam trzeba postawić drogę, najlepiej kilka dróg i wszystkich powiatowych, takich właśnie, jakie mamy pod Nidzicą. Puszczajmy wtedy te białoruskie autokary z turystami, one sobie wjadą w taką drogę, przejadą 10 km do środka lasu, gdzie ta droga nagle stanie się właśnie typowo powiatowa. Wpadną tam po osie, postoją sobie w grudniu czy w styczniu dwie doby, 10 km od najbliższej miejscowości, tam gdzie wilki i niedźwiedzie dupami szczekają. I uwierzcie mi, że po dwóch dobach takiego wykopywania się w śniegu i błocie turyści będą palić wrotki na Białoruś tak, że będzie się kurzyło. Ja bym nawet poszedł jeszcze dalej, zainwestował w piękną autostradę i drogę ekspresową aż pod sam Królewiec, czyli tam pod Kaliningrad, i zrobił tam po prostu kilka takich łączników, jakie właśnie znajdują się pod Legnicą. No i wtedy, jak zacznie się, nie daj Boże, coś psuć w naszych układach z Rosją, będziemy się bali jakiejś tam bratniej sojuszniczej interwencji ze wschodu, to nie potrzebujemy żadnej dywizji pancernej, tylko wystarczy jeden partyzan, który w nocy pójdzie na taki łącznik, odkręci 40, wypieprzy ją w pole, przykręci 80 na godzinę i możecie być pewni, że każdy ciężki wóz, który tamtędy przejedzie, czy to będzie jakaś łajba wyrzutnia rakiet, czy to będzie jakaś lora z czołgami, czy cholera wie co innego jeszcze, pierwszy, który tamtędy przejedzie, rozpierdzieli się w drobny mak, zablokuje tą drogę i zablokuje całą ruską kolumnę pancerną na dłużej niż polska armia, z całym szacunkiem dla polskiej armii. Tyle ode mnie, Motoprawda w internecie, pozdrawiam. Paweł Rygas.